Za moimi plecami są rzeźby, które nazywają się Femina. To pamięć osób, które zginęły wiele, wiele, wiele lat temu. W Irlandii był ogromny głód i zmarło więcej niż połowa populacji. I to jest jedna z rzeźb, które mówią o tym, żeby pamiętać. Ci, którym się udało, wyjechali do Stanów. Właśnie przede mną jest statek, jeszcze nie widzicie, ale później zobaczycie. I to właśnie jedna z takich rzeźb. Bardzo wiele jest miejsc pamięci osób, które zginęły w tamtym czasie.